No dobrze, to idziemy w przeszłość. Rok 2016, ale fajnie, cieszę się, że Gol ma takie coś tutaj. Czy ja mogę to dać na pełny ekran? Pewnie, że mogę, nie? Najciekawsze gry wydane w 2016 roku. To też pewnie subiektywne jest, ale mniejsza z tym. Farming Simulator 17. Pograłem trochę w niego. Za bardzo rozbudowany, już jak dla mnie. Wiem, że to jest absurdalny w ogóle argument. Ale... no taki za bardzo rozbudowany. Już ściszyłem muzykę. Ściszyłem. I taki... no gdzieś tam... jakoś tak się znudziłem szybko tą grą. Hearts of Iron 4 nie zagrałem. Dla wielu klasyk, dla mnie... gra, którą kiedyś być może sprawdzę. Czy ja wolę prostotę w grach? Czasami, cholera wie. Tutaj no, masy... raz, że możesz na polu coś sadzić, dwa, że możesz kurczaki hodować, trzy, że możesz drewno gdzieś tam kosić i zwozić. Za dużo tego wszystkiego było, ja tak nie wiedziałem, co chcę robić. Jest, jak masz za dużo opcji, to też w pewnym momencie chyba tracisz zainteresowanie. Uncharted 4, Kres Złodzieja, super genialna gierka, świetnie zrobiona, Naughty Dog właściwie szlifuje swoje umiejętności z tytułu na tytuł, doskonale się bawiłem przy tym i właściwie też bardzo dobrze się bawiłem w Uncharted 4, bo tam nie było takich jakichś mistycznych bestii, potworów i zombiaków, z którymi miałem do czynienia w pierwszej i drugiej części i mnie to straszyło strasznie, znaczy straszyło mnie to potwornie. Uncharted 4 bardzo dobrze mi się grało i fajna seria wyszła z tego na YouTube'a. Dużo ludzi oglądało. To jest jedyna gra, którą moja mama obejrzała. Mówiła, że też jej się świetnie się bawiła przy tym, że to jak film się ogląda i... super gierka. Wiedźmin 3, Krew i Wino. Chyba najlepszy Wiedźmin 3. Właściwie każdy ten dodatek DLC to wiecie, to jak osobna gra był. I to było świetne. Na zasadzie takiego kontrastu, że ten świat, to się chyba nazywało to miejsce, nie? Że jest taki kolorowy, uroczy, miodem i winem płynący, a gdzieś tam w tle wampiry, ukryta opowieść, gdzieś jakieś bractwa, zemsta, świetna rzecz. Świetna rzecz. Jestem zachwycony w ogóle Wiedźminem 3 i dodatkami do niego. To jest gra, która podniosła standardy bardzo wysoko, i dopiero w 2018 roku inni deweloperzy zdążyli dosięgnąć tych standardów. Odyssey jest takim przykładem świetnego czerpania z Wiedźmina 3. No i też liczę na dodatki DLC w Odyssey właśnie, dlatego że dostrzegam te podobieństwa. Super sprawa, Krew i Wino, genialny dodatek. Shadow Warrior 2, to jest od Flying Wild Hog, to jest chyba gra, która jest bardzo grywalna, natomiast kiepsko się ją pokazywało na streamie i kiepsko się robiło na YouTubie. Bo tam jest przede wszystkim strzelanie i takie trochę Diablo podobne dropy i jakoś tak nie do końca mnie to kupiło. Nie wiem. Na pierwszy rzut oka bardzo fajne, dobrze się w to gra, ale szybko się znudziło. Więc Shadow Warrior 2 tak trochę bez echa u mnie przeszedł. Dodatki do Odyssey też free? Jak czerpali, to powinni. Zaraz, dodatki do Wiedźmina nie były za darmo. Były płatne, więc... dodatki do Odyssey są za darmo, jeżeli masz Season Pass. Cywilizacja Sida Meiera. Nie grałem w nią po premierze. Grałem dopiero gdzieś w okolicy 2018 roku. Na streamie i bawię się doskonale i od czasu do czasu ochotę mam wrócić do cywilizacji. Świetna gierka. Forza Horizon 3, no dobra rzecz, tak jak czwórka, ale chyba więcej pograłem niż czwórkę. W ogóle czwórka wyszła w takim dla mnie dziwnym okresie, gdzie chyba się zmienia moje zapotrzebowanie na gry. Może się trochę zmienia mój gust. Zdecydowanie bardziej wolę opowieści, może trochę zostałem też rozpieszczony przez inne gry, takie jak Wiedźmin 3, takie jak Origin, gdzie ta opowieść jest coraz lepiej przedstawiana i gry, w których nie ma historii, jakoś mnie nie kręcą. Zupełnie są nie dla mnie. Zestarzałem się może, cholera wie. Ale Forza Horizon to niewątpliwie duma Xboxowa. Więc
Czwarta część strasznie słaba, tak? Serio? No nie wiem, nie wiem, nie mam opinii w tej sprawie. Final Fantasy 15. W zasadzie od czasu Final Fantasy 7 czekałem na fajne Final Fantasy, ale nawet po tę grę nie sięgnąłem. Jakoś tak, nie wiem, bo to Azjata po raz kolejny, więc budzi moją niechęć. No i chyba widziałem taką walkę jakąś z gigantem, że tam po paznokciu bili tego giganta i powiedziałem, no nie, no ja pierpapier. Jestem w stanie to zaakceptować w God of War, ale no jakoś nie sięgnąłem, nie? Ratchet i Clank, świetna giereczka. To jest właściwie remake starej gierki, w którą nie grałem. Ale zagrałem w to, fajna opowieść taka, oczywiście dla najmłodszych przeznaczona, ale sprawiła mi mnóstwo radości. Swoją drogą w 2017 był też NAC 2, ja NAC 2 mi się bardzo podobał. Czy to było w 2000? Ja w ogóle NAC mi się podobał. Mafia 3, kompletne rozczarowanie. Świetnie zapowiadała ta gra, ale to jest jedna z ostatnich gier w otwartym świecie, która nie ma absolutnie urozmaicenia, jeżeli chodzi o budowę tego otwartego świata. Zadania, i to nie tylko zadania w otwartym świecie były nudne, ale też zadania fabularne, które wymuszały na nas robienie czegoś w otwartym świecie, były potwornie nudne. Powtarzalne, wtórne, idź zabij, potem poczekaj, aż się pojawi koleś, który jest odpowiedzialny za to, jego zabij, potem zabijaj znowu, aż dotrzesz do szczytu tej drabinki. Wszystko w sposób absolutnie niekreatywny. Więc Mafia 3 to jest taki... Mafia 3 to jest taki... właściwie sandbox, w którym dopiero powinno się robić dobrą grę. Nie? Że wszystko, fabuła, ale fajne też cutscenki i w ogóle fajna opowieść. Nie? Ten motyw zemsty i... Więc ten... Ta gra nie powinna się odbywać w otwartym świecie, o tak. Mafia 3 nie była gotowa na to, żeby to był otwarty świat, bo to był... Bo był to otwarty świat, ale był to otwarty świat nudny strasznie. Którą kupiłem wersję? Red Dead Redemption 2? Najdroższą. Jaka była? Zamknąłem oczy i wcisnąłem kup. 400 zapłaciłem. Total War. Warhammer. No to taka sama historia jak Total War Warhammer 2. Trochę nie dla mnie gierki. Battlefield 1. Też się rozczarowałem, szczerze mówiąc. Bardzo mi się podobała beta, gdzie właściwie cały czas żeśmy się tłukli na tej pustyni. Fajne było i to strzelanie, i... Ale potem parę razy... Ja bardzo w Battlefieldach nie lubię pojazdów pancernych. To znaczy, właśnie tak mówię, zawsze je akceptuję. Uważam, że są stałą częścią pola bitwy i to jest w porządku. Ale nienawidzę ich dominacji, nie? No i parę razy gdzieś tam oberwałem od ciężkiego czołgu i mówię, nie, pierdziele, to nie dla mnie. Więc znowu odpuściłem. Poza tym w Battlefieldzie zabrakło mi tego... W Battlefieldzie 1 nie było tej opcji spawnowania kolegów z drużyny. Jednym z moich ulubionych zajęć na polu bitwy w Battlefieldach to było bieganie flanką i zapewnianie sojusznikom spawn pointu. I przejmowanie wspólnie punktów. W Battlefieldzie 1 nie było takiej opcji, ponieważ nikt w drużynie nie mógł spawnować kolegów. Więc tego mi zabrakło, no i te pojazdy. Kuźwa, naprawdę, myślałem, że w Battlefieldzie 1 pojazdy pancerne nie będą dominujące. Nie będą tak niszczyć totalnie. Tak, będzie Red Dead Redemption 2 będzie rozdawane. Będzie 5 kluczy? 3. U mnie na streamie, 2 na profilu mojego. No więc Battlefield mnie rozczarował, niestety. Ale to mówię, to nie dlatego, że gra była zła, tylko ja po prostu potrzebowałem czegoś innego. I WW3 mi to co innego dostarcza. Hitman. Niewątpliwie ciekawy tytuł, ale podzielenie tego na epizody... O Boże, oczywiście każdy epizod, każda misja w Hitmanie była niesamowicie dopracowana, dostarczała mnóstwo możliwości i była, no dobra była po prostu, ale to, że trzeba było czekać miesiąc na każdą misję, to dla mnie to jest tak potworne oderwanie od historii, że mnie to nie kręci. Nie bawiłem się, poza tym ja lubię taktyczne podejście, lubię skradanki w ogóle, ale... Jakoś tak ten Hitman... Za dużo trzeba było... Wiem, że to tak bardzo nadaje takie pozory autentyczności tej grze.
ale dla mnie to aż za dużo jest, nie? Lubię rzeczy taktyczne, lubię się skradać, lubię rzeczy robić powoli, ale nie aż tak bardzo jak w Hitmanie. Po prostu. Ale wiem, że niektórzy uwielbiają i tyle. No to nie dla mnie. Nie? Ale sprawdzę oczywiście następnego Hitmana, który wychodzi niedługo. I zobaczymy, może się coś... Ja bardzo lubię robić płynne gameplaye. A ciężko jest na przykład przy pierwszym podejściu w Hitmana zrobić płynny gameplay. Więc żeby zrobić płynny gameplay na YouTubie, to musiałem przechodzić 10 razy, nie? I za tym 11 zrobiłem wszystko na zicher, nie? Ale to... Bardzo dużo pracy, żeby coś fajnego z tego zrobić. Ale niewątpliwie to jest fajne do grania prywatnie, nie? Może YouTube mi trochę przeszkodził w tym, żeby to było fajne. The Last Guardian. Bardzo mnie nudziła ta gra. Fantastyczne zachowanie tego zwierzaka. Ale nie rozumiałem historii do końca. I w pewnym momencie ją porzuciłem, bo mi się spać chciało. No ile można się głaskać z tym psem? No jakoś tak nie było to fajne dla mnie. No, więc tak, ale sztuczna inteligencja stwora na pewno niezwykle atrakcyjna. Persona 5. W ogóle ciekawa historia. Ja planowałem przejść tę grę, mimo że to azjatycka. Gdzieś tam od czasu Final Fantasy VII lubię JRPG, jeżeli chodzi o system walki. Więc to zapowiadało się fajnie. Ale pamiętam, że na początku twórcy poprosili o to, żeby nie publikować gameplayu zbyt długiego, żeby nie spoilerować. I ja ostatecznie zrobiłem tak, jak prosili, a potem odłożyłem to na półkę i już nie wróciłem do tej gry. Więc tak, ale bardzo mi się interesująca wydawała i stylistyka i wszystko. Tylko potwornie dużo rozmów i potwornie dużo czytania tam było w pewnym momencie. Bo próbowałem też sam troszkę ograć i... Doom. Absolutna rewelacja. Świetna gra, może trochę za krótka i za mało historii, ale ten Doom jest wierny oryginałowi. On jest taki... Ten nasz bohater jest niemy, robi swoje, jest właściwie takim bóstwem praktycznie. Ale niesamowita jakość silnika. Ta giera chodziła po prostu wybitnie. Grając w 60 klatkach miałem wrażenie, że gram w 140. Wszystko tak płynne. Uważam, że to jest arcydzieło technologiczne. Nie wiem dlaczego, bo się nie znam, ale no, poezja dla oczu ta gra była. No i teraz wychodzi Doom Eternal i też w zasadzie cieszę się, ale to też nie będzie taka... No, brakuje mi tam historii, nie? Gdyby w ramach takiego silnika i takiego gameplayu komuś się chciało powiedzieć fajną historię, to byłoby spoko. A, właśnie, no i mi akurat Ralf pisze, że nie było tu strachu w tym Doomie. To prawda. A ja nie lubiłem strachów. Ja w ogóle nie lubię strachów w grach. Za bardzo się wczuwam i to serce mi pęka. Znaczy, serce mi staje. Więc wolę się nie bać za bardzo. American Truck Simulator. Trochę pograłem, ale mniej niż bym się spodziewał. Ciężko się przy tym rozmawia z czatem. Bo trzeba cały czas patrzeć na ulicę. Ten samochód nie jedzie tak pewnie. Więc musiałem zerkać na czata i tak to nie było fajne. Myślałem, że to będzie idealna gra do streama, ale nie potrafię jeździć poprawnie i rozmawiać z czatem, więc odłożyłem to. Darkest Dungeon, chwalona przez wielu graczy, dla mnie jest jeden aspekt tej gry, który dyskwalifikuje ją dla mnie. Nienawidzę RPG-ów, w których są postacie leczące, ale nie można leczyć poza walką. Uważam, że to jest sztuczny twór po to, żeby sprawić, żeby gra była trudniejsza. Nie jest to w ogóle uzasadnione. Nie? Ja nie bardzo w ogóle to widzę. Nie? Ja, wiecie, jakby wczuwam się w gry, nawet takie, które są w ten sposób przedstawiane. Nie? I widzę tych bohaterów, nie? Widzę, jak ze sobą obcują. I mówi gościu do kapłanki: słuchaj, ulecz mnie. Ona mówi do niego: nie mogę, musimy poczekać, aż mnie jakiś potwór zaatakuje, wtedy będę mogła cię uleczyć, nie? I i to mnie wywala z imersji, totalnie wywala mnie to z imersji. Z tego też powodu... właściwie to z tego powodu też nie grałem w Dark Age 3. Dobrze mówię? Dark Age? Bo też nie można było leczyć i...
No więc, więc na pewno jest świetna gra i wiele osób ją chwaliło i chyba zdobyła jakieś nagrody i bardzo dobrze się sprzedała i absolutnie kibicuję twórcom, niech robią takie gry, ale no ta jedna rzecz to jest dla mnie game breaker. Nie? Dark Souls 3 chyba najłatwiejsza z Dark Soulsów, nie? Troszkę pograłem, ale to też nie są gry dla mnie. Ale tak, mam wrażenie, że kiedyś sięgnę po ten tytuł i że się zachwycę nim, że być może teraz nie jest czas dla mnie na to, że może nie dojrzałem jeszcze do tego, może moje potrzeby są inne. Dlatego też się cieszę, że Dark Souls ma remaster. Jeżeli kiedyś do tego po latach wrócę, to będę miał przynajmniej ładną grafikę, nie? Wydaje mi się, że ta gra ma wszystko, co mogłoby mi się spodobać, a jednak mi się nie chce, nie? Może to już teraz, ale teraz nadchodzą inne gry. Przypuszczam, że jak przyjdzie taki sezon ogórkowy jakiś bardziej, to wtedy być może sięgnę po to, nie? Stellaris to jest ta kosmiczna strategia, tam 4X4 to się jakoś tak, czy 4X? Próbowałem trochę pograć na streamie, ale żeście nie byli zadowoleni. W sensie widzów dużo uciekło podczas tego i to mnie też deprymuje, nie? Bo ja lubię robić to, co lubię, to, co mam ochotę, ale też jak myślę sobie, Jezu drogi, mam też takie poczucie zobowiązania wobec widzów, że powinienem dostarczać content, który ich zainteresuje, więc jakoś tak Stellaris wypadło mi. Watch Dogs 2, to chyba spora porażka Ubisoftu. Pierwsza część się bardzo dobrze sprzedała, druga bardzo słabo. To znaczy, wydaje mi się, że to jest fantastyczny case taki. Fantastyczny przypadek. Przypadek to nie jest dobre słowo. Case dobrze opisuje, bo to jest taki, co dotyczy marki, marketingu, dbania o markę i tak dalej. Więc nazwijmy to. To jest taki case, który udowodnił, że gracze jednak nie dają się wciula robić. To znaczy, jeżeli się dadzą zrobić wciula raz, to potem pamiętają. I nie kupili dwójki, a dwójka była lepsza od jedynki, ale nie tak bardzo, jakbym chciał. To znaczy, próbowałem dwa razy podejść do gry i nudziła mi się. Po prostu mi się nudziła. Fajne misje, okazjonalnie zabawne, ale jako całość nudna. Za każdym razem ugrzązłem na... stałem przy jakimś budynku i próbowałem poszukać odpowiednich linii, żeby coś tam... trzy linie ciągłe uzyskać gdzieś tam, żeby przewód był... Nie pamiętam już, co to było, ale powiedziałem, nie, no ja pierdzielę, nie chcę tego. Więc myślę, że wyjdzie Watch Dogs 3 gdzieś tam kiedyś i być może będzie lepszy. Jak zrobili wciura w pierwszej części, Watch Dogs to jest taki niesamowity przypadek, w którym gra na prezentacjach... To jest to, czego Ubisoft się wyleczył. Czyli gra na prezentacjach wyglądała świetnie, a downgrade był potworny. Downgrade był straszny i nie był zapowiadany zupełnie. Model sterowania samochodem był też potworny w Watch Dogs. W dwójce też niewiele lepszy, szczerze mówiąc. No, w dwójce też mi przeszkadzał. Strasznie źle mi się jeździło samochodem w Watch Dogs 2. No, ludzie bardzo... bo zapowiedzi były mega, jeżeli chodzi o Watch Dogs. Obiecywano nam świetną grę, a dostaliśmy nudną grę, po prostu. I Watch Dogs 2 też jest nudny. Nie tak bardzo jak jedynka, ale też jest nudny, moim zdaniem. No. I też w dwójce... fizyka jazdy w jedynce była straszna, w dwójce też coś nie gra. Nie mogę w ogóle w to grać, jeżdżąc samochodem. Grim Dawn. Pograłem trochę. Bardzo fajny... to jest slasher czy hack and slash, bo mi się zawsze... znaczy Diablo podobny produkt. Fajnie się gra w to. Lubię w to grać, ale ostatnio sobie nawet ostatnio kupiłem sobie Grim Dawn ze wszystkimi dodatkami. Albo kupiłem dodatki, zapłaciłem sporo, odpaliłem grę, pograłem pół godziny i zainstalowałem Diablo 3 ponownie. Co to Bluted? Kogo ja Bluted? Veyron, dziękuję ci bardzo za subskrypcję. Przepraszam, rozgadałem się i nie zauważyłem. Więc Grim Dawn jest fajny, ale bardziej powoduje, że się chce grać w Diablo 3 jeszcze raz, a nie w Grim Dawn. Ale mi się podobało też to, że tam bronie palne, granaty, jakieś bomby, takie steampunkowe klimaty są. Seven Days to Die nie pograłem chyba.
To jest też... Czy to był taki survival? Okej. Czekajcie, niech zerknę, bo to jakoś mi... Wyleciało mi z pamięci zupełnie to. Seven Days to Die. Taki survival, ale nie wiem czemu. Chyba chciałem w to pograć, ostatecznie nie pograłem. Ciekawa dla mnie sprawa. Że gdzieś o tym zapomniałem. Nie mam opinii na temat tego tytułu. Stardew Valley. Mam, kupiłem i nie zagrałem. Znaczy zagrałem trochę i na początku się odbiłem. I już nie wróciłem. Ale to podobno fajna gra i bardzo wciąga. Wydaje mi się, że to by się spodobało mi, bo to jest taka właśnie symulator farmy, ale uproszczony, nie? Powinienem wrócić do tego. Myślę, że na streamie byście się Państwo ten dobrze bawili przy tym. Co to za przeglądarka? To Chrome jest. Tom Clancy's The Division. Też duże rozczarowanie dla wielu, ale ja się bawiłem dobrze. Grałem sam, przeszedłem tę grę, znaczy nie doszedłem nigdy do końca, bo w pewnym momencie się znudziłem mechaniką strzelania, bo tam za długo trwały walki z bossami, po prostu stałem i strzelałem w niego przez 15 minut i uznałem, że to trochę za dużo jak na mój gust, ale Nowy Jork bardzo mi się podobał, niezwykle fajnie, niezwykle dobrze mi się chodziło po tym mieście, fajnie mi się słuchało historii, gdzieś tam można było znaleźć jakieś nagrania, posłuchać tego. Super było. Super było, super było. Dużo też na streamie w to pograłem. Co? Chyba pora na update? Ja właściwie nie wiem. Myślałem, że się automatycznie przeglądarka update'uje. Także The Division, dobra rzecz. I potem z czasem jakby pracowali deweloperzy nad tą grą, ale wiem, że były duże problemy z PvP. Że tam oszustów było mega dużo. The Division to jest ten sam przypadek co Rainbow Six Siege, to jest taki Ubisoftowy model, że na początku średnio, znaczy dobrze się sprzedaje, budzi ogromny protest ludzi, bo są błędy i potem z czasem pracują, poprawiają. No ale nie dałem rady wrócić do tego, no nie dałem. Aha, u ciebie będą pora na update, możliwe. Więc gdyby The Division wyglądało w dniu premiery tak jak wygląda dzisiaj, to pewnie więcej ludzi by w to grało. Ale uważam, że fajny pomysł, fajnie skonstruowana gierełka. No Man's Sky, no to wiadomo. Historia, kolejna historia, gdzie zapowiedzi gry. Zapowiedzi były niesamowite, ale nie dostarczono. I to tak nie dostarczono w sposób szkaradny bardzo. Gdzie gracze byli po prostu oszukani. To jest gra. Kubzon, dziękuję Ci za subskrypcję. Bardzo Ci dziękuję, to pierwszy miesiąc Twój. Gdzie gracze byli, no poczuli się oszukani, nie? Zwracali te gry, ale na początku sprzedało się milion kopii. I to jest gra, gdzie pierwsze 10 godzin było całkiem fajne. Bo żeśmy się spodziewali, że będzie coraz ciekawiej, a potem się okazało, że po tych 10 grach nie można się spodziewać niczego innego, niczego nowatorskiego. Teraz No Man's Sky jest wart spróbowania, ale no jeszcze daleko mu brakuje do jakiejś takiej ciekawej opowieści. Ja pograłem teraz w tą nową wersję No Man's Sky gdzieś koło 20-30 godzin i bawiłem się dobrze, ale są inne rzeczy ciekawsze na rynku, więc... No ale będą pracowali, zakładam, nad No Man's Sky. W tej chwili ma nie najgorsze oceny na Steamie, więc warto sięgnąć pewnie po to. Let It Die. Brutalna i okraszona groteskowym humorem gra, Axie wzbogacona elementy RPG i roguelike'a. Nie widziałem tej gry. Zupełnie. No ale brzmi ciekawie. W Let It Die gracze przemierzają kolejne piętra generowanej proceduralnie wieży, walcząc z zastępami przeciwników i stopniowo rozwijając swoją postać. Tytuł jest dystrybuowany w modelu darmowym z mikropłatnościami. No. Kozacy 3. Wiem, że część moich kolegów streamerów pokazywała tę grę, ale jakoś tak nie miałem ochoty po nią sięgać. Kubzon, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za tę subskrypcję. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Dishonored 2. Sam nie wiem, czemu ja nie przeszedłem tej gry. Ona jest... Odłożę ją sobie na jakiś taki moment, na ogórkowy sezon. Bo ona się zapowiadała nieźle. Ale wiem, że chyba jakieś problemy techniczne były,
Optymalizacja na PC-ta cierpiała strasznie. Pierwsza część mi się podobała, ale kurczę, nie wiem, też w pierwszej części obiecywałem sobie, że przejdę pierwszą część gry bez zabijania, a w pewnym momencie się znudziłem i zacząłem mordować, żeby szybciej przejść. Więc no nie wiem, ale Dishonored 2 chyba warto byłoby, żebym wrócił do tej gry. Mam nadzieję, że teraz wszystkie problemy już zostały usunięte, a gra ma taką trochę ponadczasową grafikę. Tam jest odrobinę inna stylistyka, proporcje ciała ludzi są inne niż w rzeczywistości, to takie, to nadaje taką ponadczasowość, nie? Bo zdarza się, że grafika próbuje być realistyczna, ale ona się szybciej starzeje, nie? Taka, która jest stylizowana na coś nietypowego, dłużej zachowuje ten taki klimacik. Dużo gier było w 2017, nie uważacie? Gears of War 4, bardzo nudny produkt, potwornie, ja już w pierwszej lokacji miałem dosyć. Ciągle te fale potworów wyłaniające się. Męczyłem się strasznie. Doszedłem do tego momentu, kiedy nasi bohaterowie spotykają Phoenix, nazywał się? Jak się nazywał ten bohater z poprzednich części? Coś mi umknęło to. I tam też nagle nadlatuje śmigłowiec, jakaś babka opowiada jakieś historie i znowu kolosalne ilości przeciwników. I strzelasz, i strzelasz, i strzelasz. Pierwsze trzy części gry były moim zdaniem lepsze, więc znudziłem się Gears of War 4. Deus Ex, rozłam ludzkości, też chyba rozczarowanie, nie? Ja przyszedłem w tę grę, bawiłem się nie najgorzej, ale ona była jakaś za mała taka, za bardzo była taka klaustrofobiczna. Wszystko działo się w tej Pradze, nie podróżowaliśmy po świecie. Deus Ex... Mankind Divided, to chyba było, zaraz, pierwsza część była Human Revolution, nie? Human Revolution była grą mniejszą, ale mimo to fakt, że nasz bohater podróżował po całym świecie, powodował, że mieliśmy wrażenie, że faktycznie mamy do czynienia z całym światem. Natomiast tutaj żeśmy zostali umieszczeni praktycznie w jednej lokacji, która była taka półotwarta. Właściwie to był mały otwarty świat, nie? Powodował, że ta gra nie była tak dobra, jak mogłaby być. Ale duży postęp w porównaniu do poprzedniej części. Tylko brakuje takiej płynności w tej grze. Jest dużo takich momentów, kiedy gra się skradankowo, że się stoi, czeka i analizuje ruchy przeciwników, nie? Patrzysz, tam masz sześciu kolesi do zabicia. Dwóch się porusza tutaj, trzeci idzie tam, czwarty idzie w tę stronę. Siedzisz, analizujesz, czekasz. W końcu, kiedy masz pewność, że wiesz, co chcesz zrobić, wchodzisz do akcji, zabijasz typów. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zabijasz ich, nie robiąc alarmu. Zabijesz ostatniego, masz lokację załatwioną. Nie? I to jest taki model, który mi... To on jest też taki hitmanowy trochę. Który nie pasuje mi do końca. Świetny model jest w Assassin's Creed Odyssey. Ja tu w ogóle często wracam do tej gry. Ale tam też... Też jest tak, że trzeba zachować spokój, trzeba zachować ciszę, nie wolno dać się zauważyć, ale nie trzeba stać i przyglądać się lokacji przez 5 minut, zanim się dojdzie do tego, w jaki sposób rozwiązywać problem. W Asasynie się wchodzi, chowa się po krzakach, zabija się wrogów jednego po drugim, działa się ostrożnie, ale działa się cały czas, nie? Nie ma przestojów, których ja potrzebowałem w Deusie. Można oczywiście w Deusach było grać na pełną rozwałkę, ale to też było dosyć trudne. W skradankach tak już jest, że czeka się na właściwy moment. No, być może. Być może w starych skradankach. Wydaje mi się, że są lepsze sposoby na skradanki. Tos, dziękuję ci za 7 miesięcy. Dziękuję bardzo. No właśnie. No i XCOM 2. Świetna gierka, świetny pomysł. Ja bardzo lubiłem poprzednie XCOMy. Czego nie lubię w XCOM 2? Nie lubię procentów na powodzenie akcji. Że dochodziło do takich sytuacji, że ja stałem przy... Miałem hakera, bohatera, oprócz innych, którzy strzelali, nie? Podchodzę do wieży, którą powinienem zhakować. Mam na to 85% szans. I wciskam zapisz grę i hakuję. Tylko wtedy, ponieważ 85% szans nie daje gwarancji, a jak się nie uda, to cały plan cichego skradania się szlak trafiał. Bardzo mi się nie podobało to takie procentowe, nie?
Powinienem, no nie wiem jak to rozwiązać inaczej, jak to powinno być w turówce, ale uważam, że gdzieś tam są błędne założenia w tej grze. To było za dużo save game, load game, save game, load game, non stop. Stoję przy przeciwniku i w niego nie trafiam, bo no system tego nie zaakceptował. No i tak, super gierka, ale ma takie właśnie rzeczy, które mi się nie podobały. Maciejo, dziękuję bardzo za subskrypcję pierwszego poziomu. Bardzo mi miło. Dying Light The Following. To był dodatek do Dying Light, którego już nie byłem w stanie przejść. Nie dlatego, że był słaby, ale ja bardzo mi się podobało Dying Light, chociaż uważam, że fabularnie było takie se. Znaczy, takie sztampowe. O, sztampowe było fabularnie. Natomiast bardzo powoli grałem w Dying Light. To znaczy, chodziłem sobie po tym mieście, skakałem, rozwiązywałem zadania, nigdzie mi się nie spieszyło. I jak już skończyłem tę grę, to byłem zmęczony tym gameplayem tego typu. I dlatego The Following nie byłem w stanie zagrać bardziej. Więc po prostu znudziłem się gdzieś wcześniej. To być może moja wina, diabli wiedzą. Far Cry Primal podobał mi się, szczerze mówiąc. Chociaż oczywiście to był jeszcze ten stary model otwartych światów, jeszcze sprzed Wiedźmina, jakby w tym sensie, że to był jeszcze, bo to po Wiedźminie wyszło, ale to był jeszcze taki czas, że deweloperzy nie zdążyli się nauczyć od Redów, jak należy robić gry z otwartym światem, więc to jest, wiecie, to jest jeszcze ten stary model, który był nudny, powtarzalny, te obozy, odbijanie ich i w kółko, ale historia całkiem spoko. Bardzo przyjemny Far Cry Primal, na pewno bardziej mi się podobał niż 4. Bawiłem się dobrze i skończyłem z przyjemnością. Tam wprowadzono bardzo fajną współpracę z tymi, ze zwierzętami, z pupilami, że te zwierzęta się inteligentnie zachowywały i że fajnie się w to grało. Ale historia trochę pokręcona była taka, no bo co tam można ciekawego powiedzieć, gdzie tam starcie humanoidów z takimi starszymi humanoidami. Okej. No i wizje narkotyczne, które też mnie... Jakoś tak nie lubię w Far Cry'u tych narkotycznych sytuacji. Wiem, że to jest stała część, stały element tej gry, ale mi jakoś tak nie pasuje powtarzalność tego. To znaczy, w Far Cry 3, kiedy się przytrafiły te elementy, że nasz bohater był naćpany i w ogóle widział zupełnie co innego, to było świetne, to było fantastyczne, to było coś innego, nie? I teraz w każdym Far Cry'u się stosuje dokładnie to samo, nie? I to już jest tak, kurde, to już jest tak przewidywalne i upierdliwe, że mi się nie chce. Liczyłem na to, że każda z tych gier będzie miała swój własny taki smaczek, nie? A to jest ten smaczek ciągle z Far Cry'a 3 i powtarzalny, nie? Mamy Tyrany, to jest RPG. Nie przeszedłem, bo już mi się nie chce czytać. To Divinity 2 mnie rozleniwił gdzieś tam, ale to rok później, ale ja już nie powiem, no nie chce mi się czytać, po prostu. No, Far Cry 5 nie był żałosny, dało się, ja grałem z przyjemnością w Far Cry 5 i łaziłem po tym świecie i przyjemnie było. Dragon Ball Xenoverse zamyka nam rok 2016. Nie grałem, bo nie jestem fanem, chociaż czytałem anime, czytałem mangę. Przepraszam, nie jestem jakby stałym użytkownikiem tego formatu, więc mam prawo się pomylić. Czytałem mangę. Ale nie lubię azjatyckich rzeczy, więc musicie mi to wybaczyć.